Hello, hello, dzień dobry z rana. Trzymam się wegowy. Wzięłam w piątek, dwa dni temu, trzy dni temu, wzięłam 1,7. Zwiększyłam sobie sama, ponieważ nie widzę, żeby... Nie widzę zmiany. Porównując z Saxendą, Saxenda naprawdę powodowała, że mi się jeść nie chciało. Ale znowu, ja naprawdę zastanawia mnie, jak to jest możliwe, że biorę wegowy, a od jakiegoś czasu, za dwa tygodnie, 100% nie czuję zmiany. Dochodzę prawie do 2000 kalorii dziennie. Nie ma spadku wagi. 96,5, 97, tam pokazuje tak mniej więcej, zależy tak. Ale zwykle z rana pokażę około 96. Było już 94,7 pokazane jakiś tydzień temu, po czym po południu się zważyłam, po czym znowu rano się zważyłam, już było 97,4. Nie wiem naprawdę, co ja jeszcze mogę zrobić. Teraz miałam taki tydzień, że byłam bardzo chora, byliśmy wszyscy zakatarzeni, obolali, straszne rzeczy, ale przez to tylko nie ruszaliśmy się. No i w sumie non stop było siedzenie na kanapie pod kocem i picie, jak to się mówi, picie tych rozgrzewających wszystkich, tych z paracetamolem i pierdół różnych syropów. Niby to wszystko nie zawiera cukru, a jednak w jakiś sposób to nie powoduje chudnięcia, powoduje zatrzymanie się wagi. Teraz trzyma nas jeszcze kaszel, mnie też trzyma kaszel. Mam nadzieję, że może dzisiaj na przykład wypiję jedno z tych rozgrzewających Teraflu to się nazywa, z polskiego sklepu kupiłam. Powiem tak, trzymamy się nadal warzywnych, zblendowanych soków. Szczególnie wieczorem, żeby się zmusić do wypicia tego, bo to jak się jest chorym, to się nie ma mowy, nawet się nie patrzy na to, ale za to się ma ochotę na pierdoły inne, na chleb na przykład smażony w jajku, co jest niesamowicie straszne akurat. No ale ja na przykład jak zjadam pół kromki, no to też się nie mam o co zabijać. Nic złego mi się nie stało, no po prostu jedno zdań to było akurat te pół kromki tego chleba w jajku. A poza tym były rzeczy w stylu na przykład gotowane ziemniaki, duszone odrobinę, bo też mówię, ja jem malutkie te porcje. Ale to wszystko skumulowało się razem, także codziennie teraz, ostatni tydzień przepatrzyłam sobie właśnie na tej aplikacji, że w ostatnim tygodniu to ja prawie do 2000 dochodzę. A powinnam stać około 1500, żeby, z tego co twierdzi aplikacja, żeby chudnąć, to nie powinnam przekraczać 1504 kalorii. Dzisiaj w końcu zaprowadzę dziewczynki moje do szkoły, także to już będzie spacer. Plus do tego z malutką później będziemy spacerować. Pogoda do dupy, ale nie patrząc na pogodę, jest znowu okazja do spacerowania, do chodzenia. Najprawdopodobniej nam przejdzie jutro, pojutrze kaszel i cała reszta. Zrobiłam soków na zapas. Powiem tak, ludzie, którzy się martwią, że to trzeba codziennie robić. Wcale nie trzeba codziennie robić. Ja zrobiłam, zblendowałam dwa razy w blenderze. To jest jeden blender, to 2 litry, czyli było 4 litry. Wszystko zamknęłam w słoikach, wstawiłam do lodówki i został nam jeszcze jeden taki mniejszy słoik, który jest wspaniały. Nie zepsuł się, nie sfermentował się, nic się mu nie stało. Jest około 5 dni, jak zrobiłam ten sok. Bo wtedy się rozchorowaliśmy i robiłam zużyć wszystko, co było w lodówce zielone. I tak mnie zastanawia, skoro łatwo jest to przetrzymać w lodówce i jest miejsce, no to można sobie robić na zapas. Nie trzeba codziennie się męczyć z blenderem, żeby go myć, tak? To jest dobre, to jest akurat dobre. A poza tym, ja chcę zobaczyć w końcu wagę spadającą w dół, chociaż jestem mniejsza. Na przykład ta bluza, ja miałam tą bluzę pod wszystkimi ubraniami schowaną. Ja nawet nie wiem, skąd ona mi się wzięła w mojej szafie. Nie pamiętam, żebym ją kupowała. A ona jest za duża, ona jest po prostu za wielka. Zobaczcie, ile materiału odstaje. Nawet ludzie, którzy mnie zobaczyli w tej bluzie już po raz kolejny, mówią mi, wow, to ty musiałaś dużo schudnąć, bo ta bluza taka wielka. I bluza large. Także jest różnica naprawdę
w tym, jaka wielka ja jestem. Widzę zmarszczki, których nie było wcześniej, na przykład tutaj, ale to się teraz tak trochę wyrównało, ponieważ ja stosuję bardzo dużo tych kremów i specjalnie pamiętam o tym, żeby tutaj właśnie położyć od groma tego kremu, jak idę spać. Rano jak wstanę, mam kolejne kremy tutaj w kuchni. Plus do tego zmuszam się do wypicia wody, kolejnej wody, kolejnej wody, kolejnej wody, żeby nie było tej skóry, która była taka pomarszczona, zwisająca tutaj, taka dziwna. To wyglądało strasznie. To wyglądało jak szyja u tego, jak to się mówi, szyja indyka. To było straszne, ale widzę, że to się jakoś tak wyrównało. Nie jest aż tak okropne. Plus do tego ja zauważyłam tutaj te policzki. Ja pracuję nad tym, żeby robić jakieś masaże i tak dalej, ugniatanie, uciskanie. Plus do tego to całe te kremy, plus do tego picie wody. Ponieważ zauważyłam, jak mi się skóra zaczęła marszczyć, a to jest przerażające. Ja nie chcę wyglądać na staruszkę dzięki temu, że ja się odchudzam. Mam nadzieję, że powoli, powoli ja zniweluję jakieś rzeczy, albo że nie będzie gorzej. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę i będę w kontakcie z nowymi wiadomościami. Mam nadzieję, że coś się w końcu ruszy z tym odchudzaniem, bo ta waga cały czas magicznie stoi pomiędzy A. Tak, w górę jeden, w dół jeden, w górę dwa, w dół dwa. Tak się waha waga ostatnio. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, miłego dnia, bye bye.